internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Stowarzyszenie działa 13 lat. Współpracuje z policją, ze strażą pożarną i z GOPR-em w celu pomocy, współuczestniczenia w akcjach ratowniczych, odszukiwania ludzi zaginionych w terenie, ludzi najbardziej bezradnych, dzieci, osób chorych. Często są to osoby z Alzheimerem, które po prostu przypadkowo znalazły się w warunkach, w których nie są w stanie dać sobie rady. Bardzo ważną funkcję, oprócz przewodników psów, pełnią nawigatorzy, czyli osoby, które się świetnie orientują w terenie, uczą się tego, korzystania z mapy, z busoli, ze sprzętu GPS-a. Oni odpowiadają za orientację w terenie i prawidłowe prowadzenie zespołu w czasie działań poszukiwawczych. My najczęściej na poszukiwaniach znajdujemy się w terenie zupełnie obcym dla nas. Najczęściej pracujemy w nocy. W związku z tym nawigator ma za zadanie prowadzić ten zespół tak, żeby cały teren został przeszukany. Pies pracuje luzem, biegając swobodnie, wykorzystując wszystkie zapachy, które do niego docierają. W momencie jak znajdzie człowieka, wraca do zespołu i w sposób wyuczony informuje o tym, że zadanie zostało wykonane. Następnie na polecenie doprowadza zespół ratowniczy do zaginionej osoby. Jest to kilka lat szkolenia, praktycznie 20 godzin tygodniowo pracy w terenie, gdzie w tych 20 godzinach oczywiście mieści się i szkolenie, i trening kondycyjny psa. Potem są egzaminy, które się co roku powtarza. Potem są wezwania na akcję, natomiast sukces w akcji zdarza się tylko wtedy, jeżeli w danym terenie wyznaczonym dla tego zespołu znajdzie się osoba zaginiona. Jeżeli pracuje, powiedzmy, 4 zespoły na danej akcji, to w najlepszym wypadku tylko jeden może znaleźć zaginioną osobę. Jeżeli już będziemy potrzebni, to żebyśmy potrafili skutecznie nieść pomoc. Natomiast ludziom życzymy, żeby myśleli i żeby się nie gubili, bo jednak zawsze istnieje ryzyko, że nie znajdzie się ekipa poszukiwawcza tam, gdzie znalazł się zaginiony. Więcej niż połowa osób, które zostały znalezione przez nasze zespoły z psami, to niestety są osoby martwe.